Nie chcę ortezy. Nie zgadzam się na ortezę. Mamy to chyba. Chcę normalnie wrócić do mojego życia. Dwie rzeczy nie wyszły Panu Bogu. To jak przychodzimy na świat i to jak odchodzimy. Bardzo bym chciała być pielęgniarką chociaż. Szykuję się do szpitala. Słuchajcie, jadę na tą wizytę, która nie wiem dlaczego była mi ustawiona, zabukowana. Znaczy, nie wiem dlaczego. Wiem, przyszedł mi list w ogóle, słuchajcie, że z opisem tego, co się wydarzyło, no i tam jest nie napisane skręcenie więzadeł czy coś takiego, ale jest napisane fracture, czyli pęknięcie, więc tam coś pękło, podejrzewam, że chcą mnie zobaczyć, zresztą tam jest napisane, że chcą mnie zobaczyć i w razie potrzeby dać mi czarnego buta, czyli ortezę. Nie chcę ortezy, nie zgadzam się na ortezę. Wracam do pracy, słuchajcie, chcę wrócić do pracy już, bo to po prostu nie ma żartów, ja zwariuję w domu, słuchajcie. Zwariuję, czekajcie, szukam gumki. Także mam nadzieję, że po prostu tylko ktoś zobaczy tą stopę, będzie mi życzył zdrowia i wypuści mnie do domu normalnie, o moich butach. Dzisiaj jak na złość mnie boli, wczoraj mnie tak nie bolała, dzisiaj mnie boli, powiedziałabym nawet bardzo, jak chodzę. Ale myślę, że to też ze względu na pogodę. Zaraz zobaczycie, jaka jest pogoda. No, także myślę, że tutaj pogoda też ma wpływ na to moje dzisiejsze samopoczucie. Ostatnie dwa dni wyłam z bólu, bo wszedł mi taki ból tutaj w łopatkę, tu gdzieś, nie wiem nawet gdzie, boli mnie dalej. Wczoraj rozmasowałam masażerem, tym takim domowym. I dzisiaj jest niby lepiej, muszę gdzieś wsówki jakieś znaleźć, bo mi się to wszystko rozpierdaczy. Pogoda jest straszna. No ale nic, mam 10 minut do wyjścia, tak? I jedziemy. Mam nadzieję, że nie będę długo czekać, bo mam wizytę umówioną na konkretną godzinę. Także teoretycznie powinni mnie o tej konkretnej godzinie zawołać. Ale wiecie, jak to jest w szpitalach. Czy to jest szpital? Klinika ortopedyczna, ale ona się mieści w szpitalu, więc mimo wszystko podejrzewam, że jak ktoś jest w wypadku na przykład, no to i tak go tam kierują i tak ma tam pierwszeństwo. Tak podejrzewam, ale nie wiem. Nawet nie wiem, gdzie to jest, słuchajcie, gdzieś tam niby na mapie, ale mówię wam, ten szpital jest tak straszny, że nie wiem, jak ja tam trafię, ale jadę. Słuchajcie, mam na 11.40, o 11 już sobie zawołam Ubera i będę wcześniej, ale przynajmniej sobie na spokojnie tam, wiecie, popytam i znajdę mój oddział. Jestem gotowa, biorę buty, łapię taksówkę i jedziemy. Pogoda wygląda tak pięknie. Jesteśmy, idę szukać oddziału. Okej, mamy to chyba. Tam jest pokój gipsowania. Kiedyś tam byłam, nie wiem, 12 lat temu. Tak mi się wydaje, że w tym szpitalu nawet. To nas ta 10, ja wciąż czekam. Też byłam zapytać, czy dobrze czekam, słuchajcie. Pani powiedziała, że mają małe opóźnienie. No takie małe, godzinne. Teraz będzie godzina od mojego czasu appointmentu. Jestem, wyglądam jakieś czupiradło, ale dobra, już nieważne. Godzinę opóźniony appointment. Przepraszali mnie, bo mają busy i tak dalej, ale wiecie, nic się tam nie kłóciłam, bo wszyscy połamani, a ja sobie siedzę w adidaskach. Zastanawiali wszyscy pewnie, po co ja tam przyszłam w ogóle. Robię sobie kawkę, niestety mam tylko bezkofeinową, więc taką sobie zrobię tylko dla smaku. Myślajcie co? No nic, boli mnie ta stopa jak chodzę. Wiadomo, ale dzwoniłam już do pracy i zamierzam wrócić w przyszły wtorek, mamy środę. Dzisiaj w przyszły wtorek bez bank holiday, jeszcze w poniedziałek u nas tutaj w Anglii, także wolne, nie pracujemy. Więc we wtorek zamierzam wrócić. To co lekarz, oni mi pokazali tam prześwietlenie, to było jednak pęknięcie kości. Ale to było tak delikatne i maleńkie, że tam ledwo było widać. On mi pokazał, mówi, chcesz zobaczyć? Mówię, no chcę. I było taki dosłownie taki milimetrowa kreseczka jest na tym prześwietleniu. No ale jest, no i tak się stało. On powiedział, że będzie mi się to goiło jeszcze 3-4 tygodnie.
Natomiast jeśli chodzi o powrót do pracy, no mówiłam, gdzie pracuję i tak dalej, no to powiedział, że może być tak, że będę potrzebowała przez najbliższe 2 tygodnie pracować tylko pół dnia. I jeżeli tak będę czuła, powiedział, że to zależy ode mnie, jeżeli tak będę czuła, no to wtedy mam iść do GP i GP mi wystawi taką notkę, że mogę pracować tylko 4 godziny dziennie przez najbliższe 2 tygodnie, ale zobaczymy. We wtorek chcę iść na cały dzień. Właśnie czekam, zaraz mi mają odzwonić jeszcze z pracy, czy się na to zgodzą. No, wypytali mnie tutaj też w pracy, czy chodzę już bez kul, czy bez ortezy, czy tak dalej, no więc powiem, że no nie, no ja w adidasach pojechałam do szpitala. Normalnie sama, bez kuli, bez niczego. No ale ta stopa boli, ale on powiedział, że ona będzie jeszcze boleć. Także trzymajcie kciuki, żebym wróciła już do tej pracy, bo już naprawdę 2 tygodnie w domu będę siedzieć, no jeszcze nie 2 tygodnie, dopiero 1,5, tak naprawdę, nawet no tydzień z dniem. Ale będzie 2 tygodnie pełne we wtorek, więc już mam dość. Już mam, słuchajcie, dość. Już chcę wrócić, chcę normalnie wrócić do mojego życia. Najgorsze jest dla mnie to, że nie wrócę do mojego tempa. Ja jestem osobą taką szybką, wiecie, ja szybko chodzę też, ja szybko robię. I to mnie strasznie mnie to denerwuje, że nie jestem w stanie teraz szybko i ja idę jak po prostu taki, no masakra. I to mnie strasznie denerwuje. Powiedział, żeby brać tabletki przeciwbólowe, jak będzie bolało, no i tyle, wiecie, oni tabletki, no to zapytał się, czy jestem okej z tabletkami przeciwbólowymi, no mówię, no okej, no ibuprofen, jak coś to wezmę, ale nie biorę, nie brałam, wzięłam tylko w pierwszy dzień po tym pęknięciu, jak się okazuje. A nie skręceniu. I tam on mi tłumaczył, że właśnie ta kość mi pękła i więzadła się jakby oddzieliły od mięśni trochę i przez to taki uraz i tam podeszła krew, więc to spuchło wszystko i siniak i krwiak i tak dalej. No nic, zobaczymy. Do wtorku jeszcze jest tak naprawdę 5 dni, tak? Środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. No, jeszcze licząc dzisiejszy dzień jest 13.20, to 6 dni. Więc nie wiem, co ja będę robić przez ten czas. Wiem, co będę robić, bo w piątek jedziemy. Ja jadę z Kicią, zawi się na operację znowu. No, także w piątek to, potem cały weekend będziemy się opiekować Kicią. I tak, słuchajcie, powiem wam, że w tym szpitalu się nasiedziałam godzinkę, a się tyle naoglądałam. Widziałam pana bez nogi, nie przykryte mi o to niczym. Na wózku. Widziałam dużo, bo tam jakieś, nie wiem, przez tą ortopedię chyba jakiś przejazd był i wywozili na wózkach starsze osoby, ale to takie starsze, słuchajcie, nie wiem, albo schorowane, albo blisko setki wyglądem. I powiem wam, że starość jest straszna. Starość jest okropna. Gdzieś słyszałam kiedyś, że 2 rzeczy nie wyszły Panu Bogu. To jak przychodzimy na świat i to jak odchodzimy. I to jest prawda. I to się z tym zgadzam. Poród, to jak to się odbywa, w jakich bólach i tak dalej, to jest zły pomysł. I ta starość, to takie zniedołężenie, to jest też okropne. To też nie wyszło. Po prostu, no oglądałam się, strasznie przerażający widok, powiem wam. Bardzo, bardzo u mnie mają taki szacunek ludzie, którzy pracują w szpitalach, taki, wiecie, takie poważanie. Bardzo mi się to podoba. Bardzo, ostatnio z Łukaszem gadałam, że bardzo bym chciała być pielęgniarką chociaż. Bardzo, bardzo bym chciała pracować w szpitalu. Ale jak bardzo bym chciała, tak samo bardzo wiem, że się kompletnie do tego nie nadaje. Do tego trzeba być urodzonym, trzeba mieć tak mocną głowę, psychę, że po prostu... Szacunek. Jak pracujecie w szpitalu, szacunek. Na karetce chyba jeszcze większy szacunek, bo to po prostu to, co widujecie, to też pewnie masakra. Także ogromny szacunek, ale trzeba się do tego urodzić. Trzeba się po prostu już urodzić na lekarza, na pielęgniarkę, na położną, nawet na salową trzeba się moim zdaniem urodzić, bo to też jest codzienne widoki, codzienne spotykanie się z tymi i jeszcze sprzątanie i po tych osobach, wiecie, przeróżne rzeczy się dzieją, no wiadomo, na oddziałach. Także szacunek. No i taka jestem po tym szpitalu, strasznie niskie, złe emocje mam, taka jestem przybita, jeszcze leję i to tak z wiadra i cały dzień ma tak lać. Także nic, słuchajcie, tyle z update'u, noga się goi, trzymajcie kciuki, żebym wróciła we wtorek do pracy, jeżeli coś się zmieni, no to oczywiście będziecie na bieżąco. A w następnym filmie widzimy się, jak będę wiozła Kicię na operację. No i ten dzień operacji, potem wieczorem ją odbierzemy już z Łukaszem. Łukasz będzie po pracy, więc odbierzemy ją już z Łukaszem. Ten ból jeszcze tu mam w łopatce, jeszcze się dzisiaj będę masować.
No powiem wam, ostatni tydzień to jestem non-stop w jakimś bólu, albo noga, albo teraz te dwa ostatnie dni ta łopatka to mi tak dała w tyłek, że słuchajcie, gorzej mnie bolała niż ta noga. Naprawdę kiedykolwiek, w ogóle zaraz po tym pęknięciu. No, także tak. Więc uważajcie na siebie, do zobaczenia w następnym filmie. Widzimy się, no, z kicią. U weterynarza tym razem.